Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Ludzie potrzebują tych przepisów, żeby przetrwać, tak alarmują organizacje ekologiczne. Chodzi o Nature Restoration Law, czyli odbudowę zasobów przyrodniczych Unii Europejskiej. Wokół tych rozwiązań narosło sporo kontrowersji, pora o nich porozmawiać. Z nami Dariusz Gatkowski z Fundacji WWF Polska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Te przepisy są częścią Zielonego Ładu. Czy to oznacza w takim razie, że uderzają w rolników? Zielony Ład jest takim chochołem do bicia w związku z protestami rolników. Za to ten Zielony Ład zawiera w sobie bardzo, bardzo wiele przepisów prawa lub strategii. Jedną z nich właśnie jest strategia bioróżnorodności 2030. A w ramach tej strategii bioróżnorodności mamy znowu kolejne punkty strategiczne, cele strategiczne. Jednym z nich jest odbudowa zasobów przyrodniczych. No i teraz, jeżeli mówimy o rolnikach, to trudno sobie wyobrazić, że rolnicy działają, pracują bez zasobów przyrodniczych. Jakie zasoby potrzebujemy do produkcji żywności? Potrzebujemy na pewno glebę, na pewno wodę. Potrzebujemy bioróżnorodność. Bioróżnorodność, czyli różnorodność biologiczna, często nam się kojarzy po prostu z zapylaczami, z owadami zapylającymi. Dlatego nam się kojarzy, bo około 3/4 uprawianych gatunków roślin w Europie jest zależnych mniej lub bardziej od zapylania owadów. Inaczej biorąc, te zasoby są nam niezbędne do produkcji żywności i z tych zasobów rolnicy korzystają. I to prawo, co ciekawe, właśnie ma się przyczynić do tego, żeby zasoby przyrodnicze, które mamy, były w jak najlepszym stanie, żebyśmy długofalowo mogli zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo żywnościowe. Oczywiście, Zielony Ład się nam może źle kojarzyć, dlatego że protesty za to, jeżeli poskrobiemy i zobaczymy, co tam jest, to możemy się doskrobać do bardzo ciekawych i korzystnych dla nas, dla ludzi, dla rolników, dla gospodarki, dla społeczeństwa przepisów. No to rozprawiamy się z kolejnymi takimi nośnymi hasłami, no bo to często jest tak, że jedno zdanie wystarczy, żeby ktoś wyrobił sobie opinię. Ile to zdanie ma wspólnego z rzeczywistością, to jest inna sprawa i jak bardzo skomplikowane to są przepisy, to kolejna rzecz, ale bardzo często pojawiają się takie argumenty, że przy okazji wprowadzenia tych przepisów będą zalewane łąki. Będą zalewane torfowiska, dokładnie. I to rzeczywiście jest taki mit, który narósł wokół tego prawa odbudowy zasobów przyrodniczych. I jednym z punktów tego prawa jest punkt mówiący o ekosystemach w krajobrazie rolnym. I jednym z tych punktów mówi o tym, żeby nawodnić ponownie torfowiska. Nawodnić ponownie torfowiska, czyli najczęściej podnieść wodę tak, żeby te grunty już nie były suche, żeby on miał odpowiednią ilość wody, żeby nie mulszały, nie degradowały się, dlatego że jak są za suche, to się degradują. I jeżeli są za suche i degradują się, no to na nich nie można już prowadzić gospodarki rolnej, albo ta gospodarka rolna jest bardzo, bardzo utrudniona. I rzeczywiście jeden z punktów mówi o tym, żeby do 2050 roku 50% ekosystemów torfowisk odtworzyć, w tym 1/3 z tych 50% nawodnić ponownie. No i ile jest te 30%? Te 30% z 50% to jest około 150 tysięcy hektarów gruntów w Polsce. Czy to są grunty tylko państwowe, czy to też będzie dotyczyło gruntów prywatnych? Dotyczy wszystkich gruntów, bo prawo mówi o tym, że państwo musi coś zrobić. Prawo nie mówi, że rolnicy muszą coś zrobić, albo właściciele gruntów muszą coś zrobić. Do tego wrócę. Za to powiem, że te 150 tysięcy hektarów można znaleźć w gruntach własności Skarbu Państwa. Więc jeżeli żaden właściciel prywatnych gruntów, na przykład rolnik, nie chciałby, żeby jego grunty były nawodnione ponownie, to nie ma problemu. Polska jest w stanie to zrobić po prostu korzystając z gruntów Skarbu Państwa, na przykład w parkach narodowych. Ale dlaczego nie dać takiej szansy rolnikom? Tak jak mówię, często osuszone torfowiska to są już miejsca, które powiedzmy 30 lat temu czy 50 lat temu osuszone miały swoje wartości ekonomiczne, ale teraz to są miejsca, gdzie naprawdę jest trudno gospodarować i może tak naprawdę lepiej dać szansę rolnikom, żeby mogli sobie nawodnić te obszary i im za to zapłacić. Dlatego, że jak mówiłem, prawo to ma zapisane w swoich przepisach w jednym z punkcie, że absolutnie kontynentalnie nie może obligować jakiegokolwiek właściciela gruntów, tym na przykład rolnika,
do czegokolwiek. Kraje członkowskie, na przykład Polska, może zachęcać rolników. No, a jakie to mogą być zachęty? Sobie, czy to jaka będą może też, być to, no właśnie, jaka czy to może będzie być coś to analogicznego do dopłat, rozumiem, tak? To mogą być na przykład płatności ekosystemowe. O tym się coraz częściej mówi, dlatego że na niektórych gruntach, jak na przykład torfowiskach, jeżeli je nawodnimy, to ta woda, która tam będzie, będzie woda, z którym będą korzystali inni rolnicy. Inaczej rzecz biorąc, jeżeli już jesteśmy przy torfowiskach, to torfowiska działają na zasadzie gąbki. Jeżeli jest dużo wody, one je zatrzymują, a jak jest mało wody, to powoli ta woda odpływa. Inaczej rzecz biorąc, jest taki bufor wodny, czy zbiornik wodny, który daje nam rezerwę na takie najgorsze czasy suszy. Dlatego warto dbać o to. No ale oczywiście, jeżeli jest właściciel prywatny, ma jakiś pomysł inny na ten grunt, no to warto tej osobie po prostu zapłacić, żeby te odpowiednie nawodnienie utrzymać. No i też jeżeli mamy takie grunty, które są odwodnione na przykład rowami melioracyjnymi, żeby te rowy w jakiś sposób zatykać, tak żeby one nie odprowadzały za dużo wody. A co w takim razie twoim zdaniem zawiodło, że wokół tych przepisów stworzyło się tak wiele mitów? Dlaczego to postrzeganie jest zupełnie inne? No, mity tworzą się wtedy, jak ktoś potrzebuje tych mitów, żeby walczyć z czymś. Ale też mity tworzą się wtedy, jak nie wiemy tak naprawdę, o co chodzi i się zastanawiamy, co się kryje za danymi przepisami. Jeżeli byśmy przepisy prawa odbudowy zasobów przyrodniczych przeczytali, no to byśmy wiedzieli, że tam ryzyk nie ma i jest to bardzo, bardzo korzystne nie tylko z punktu widzenia przyrodniczego, ale również gospodarki, jak i społecznego. Jeżeli tych przepisów nie znamy, albo one są po angielsku, bo obecnie są tylko po angielsku, no to jest rzeczywiście problem z tym, że ktoś się obawia tego, że będzie jakaś zmiana, która w niego uderzy. Czyli także ja się gdybyś nie dziwię, rozmawiał że ludzie teraz się obawiają. Tak oko w oko z rolnikiem, mógłbyś go zapewnić, słuchaj, nie przejmuj się, to nie tylko nie będzie dla ciebie złe, ale wręcz przeciwnie, będzie działało na korzyść przyszłościowo twojego gospodarstwa. Jakbym się spotkał z rolnikiem oko w oko, a czasami się spotykam, to mógł powiedzieć, że to prawo jest absolutnie korzystne dla rolników. Po pierwsze, nikogo do niczego nie zmusza, po drugie, daje szansę. I jeżeli bym był sam rolnikiem i bym sobie stworzył jakiś plan na gospodarowanie, to bym tak naprawdę czekał na to prawo, bo bym traktował jako szansę. Mógłbym, podejmując jakieś działania, dostać dopłaty, a te działania i tak by były dla mnie korzystne. Także po pierwsze, nie ma tutaj takich punktów, które mogą zaszkodzić komuś, a po drugie, to jest duża szansa. Ale nie tylko dla rolników, bo pamiętajmy, że te prawo mówi również o odtwarzaniu przyrody w miastach. Ludzie, którzy mieszkają w miastach, mają co roku falę upałów, z którymi muszą jakoś sobie jakoś wytrzymać, tak? Fale upałów zmniejszymy, jeżeli nasadzimy drzewa i nasadzimy roślinność tak, żeby jak największy obszar cienia był w miastach. Sami wiemy, że jeżeli jest upały, czekamy na autobus, to często idziemy poszukać pod drzewo. Jak parkujemy samochód w upale, też parkujemy tak, żeby zaparkować w cieniu. Więc drzewa, zieleń daje wytchnienie ludziom mieszkającym w miastach, szczególnie upalne lata. No znamy wszyscy betonozę, miejskie wyspy ciepła. Ale zastanawiam się, w jaki sposób te przepisy, od których wychodzimy, mają być wdrażane. Powiedziałeś o miastach. To jak to w praktyce będzie wyglądało? Czy będzie określone, że nie wiem, w mieście o takiej i takiej wielkości ma przybyć, nie wiem, procentowo, czy w jakikolwiek inny sposób tyle i tyle drzew? Jak to ma wyglądać? Po pierwsze, ma się nie zmniejszać ilość zieleni w miastach, w szczególności pokrycia koron drzew terenu, a po drugie ma to wzrastać. I jak to zrobić? To jest w ogóle bardzo dobry punkt, dlatego że jak to zrobić, nikt nam nie będzie mówił, jak to zrobić. Dlatego że każde państwo będzie przygotowało swój własny plan odbudowy zasobów przyrodniczych. Na to mamy 2 lata, o ile rzeczywiście prawo wejdzie. Czyli w ciągu 2 lat my będziemy mogli taki plan przedstawić, taki jak pasuje nam. No i to jest oczywiście uzasadnione tym, że w Polsce mamy inne warunki środowiskowe niż Finlandia. Finlandia ma też inne niż Hiszpania, a Hiszpania inne niż Francja. Więc te
plany mają być bardzo dostosowane przez kraje członkowskie do swoich warunków i przede wszystkim mówiliśmy o rolnikach. Te plany powinny być przygotowane tak naprawdę z wszystkimi interesariuszami i też z rolnikami i z naukowcami i z osobami, które żyją w miastach czy z organizacjami zajmującymi się miastami. Także samo prawo ma dużo korzyści, jest elastyczne. Pytanie, jak będzie wdrażane, pytanie przede wszystkim, czy będzie zaakceptowane. Mhm. Nie chciałbym bardzo i bronię się tego od samego początku wchodzić w politykę, ale jednak może trochę w tym kontekście też chciałbym zapytać o to podejście innych krajów, bo ty wspomniałeś, że no rzeczywiście no w każdym kraju są inne warunki i będzie duża możliwość indywidualizacji i o ile poparcie w Polsce, poparcie społeczne jest wysokie, bo to jest, zdaje się powyżej 70 czy 75%. No jak wiemy, no nie do końca przekonani, już mówiliśmy pewnie z jakich względów są w większości rolnicy, no ale my nie jesteśmy też jedynym krajem, w którym no te dyskusje są powiedzmy gorące i jakiejś dużej jednomyślności co do tego nie ma. Czytałem o przykładzie Danii, ty chyba też wspomniałeś nawet o Danii, no to jest też kraj, w którym rolnictwo bardzo zmieniło przyrodę, w którym jest jeszcze więcej monokultur niż u nas w Polsce. No i to rzeczywiście no, mogłoby bardzo dużą rewolucję wprowadzić, pewnie głównie wśród rolników, choć oczywiście no, wszyscy w gruncie rzeczy wiedzą, że to jest jakby dobry kierunek, no ale pytanie jak go wykonać i na ile on musiałby zmienić rzeczywistość, w której żyjemy. No, przede wszystkim większość państw Unii Europejskiej popiera to prawo, dlatego że patrząc na ostatnie głosowania, 19 krajów na 27 popiera to prawo. Ilość ta 19 krajów wystarcza, żeby to prawo przeszło. Za to jest jeszcze drugi wymóg, że musi popierać to prawo co najmniej 65%, czyli kraje, które popierają to prawo, muszą reprezentować co najmniej 65% społeczeństwa Unii Europejskiej, a obecnie wiemy, że to jest 64,05%. Inaczej rzecz biorąc, brakuje nam 0,95%. Państwo, które może po prostu przechylić szale, to jest Polska. Mhm. I to jest fajny przykład tego, jaką moc ma Polska, jaką moc ma głos Polski i ile my ważymy tak naprawdę, co znaczymy na poziomie Unii Europejskiej. Proszę Państwa, to nie jest tak, że wszystko się dzieje za naszymi plecami. My jesteśmy dużym krajem i naprawdę dużo możemy. I 17 czerwca nasz rząd może przechylić szale na korzyść prawa odbudowy zasobów przyrodniczych. My trzymamy kciuki i apelujemy do polskiego rządu, żeby tak było. Chcemy, żeby polski rząd poczuł tą solidarność europejską i żebyśmy mogli rzeczywiście zdecydować o prawie do całej Unii Europejskiej. Za to co do obaw, to tak naprawdę różne kraje mają różne obawy. Na przykład Finlandia ma obawy takie, że zostało to policzone. No właśnie to jest też istotny punkt. Zostało policzone, jakie są koszty i korzyści wdrażania tego prawa i według wyliczeń właśnie dwóch instytucji wiemy, że średnio rzecz biorąc 8-10 razy większe są korzyści niż koszty. Czyli inwestycja każdej złotówki nam się zwraca w postaci 8-10 zł. No jest to bardzo, bardzo fajna inwestycja. Myślę, że większość z nas. No ale jak to sobie wyobrazić na jakimś przykładzie? Możemy sobie wyobrazić na takim przykładzie, że możemy sobie wyobrazić, że mamy więcej zieleni miejskiej. Dzięki temu mamy dużo mniejsze ryzyko na gwałtowne powodzie, jak miało bodajże 2 dni temu w Bielsko-Białej, było w tym roku w Gnieźnie i te gwałtowne powodzie co jakiś czas przetaczają przez polskie miasta. Więc jeżeli policzymy, ile pieniędzy musimy włożyć w to, żeby było więcej zieleni, żeby było mniej betonu i porównamy do tego, ile możemy zyskać dzięki temu, że będzie mniej pieniędzy potrzebnych na odbudowę infrastruktury, ulic, domów, to już możemy porównać koszty i korzyści. Taki najprostszy przykład. Inny bardziej skomplikowany, wracając do miast, co roku w miastach są fale upałów i z danych wyczytałem, że w Polsce szacuje się, że około 800 osób co roku przedwcześnie umiera z powodu fal upałów. No i pytanie, ile dla nas jest warte to życie? No prawdopodobnie dla nas jest warte, to jest bezcenne,
za to większa ilość zieleni może te życie uratować. I jeszcze inaczej możemy spojrzeć na to, jakie są straty w rolnictwie spowodowane suszami. Dlatego, że odbudowa zasobów przyrodniczych, odbudowa przyrody bardzo jest korzystna z tego powodu, że zabezpiecza nas przed suszą, przed powodziami, przed takimi gwałtownymi i niekorzystnymi zjawiskami. Czyli przyroda staje się takim buforem wobec tych niebezpiecznych przyroda zjawisk. Jest buforem i dzięki temu buforowi jesteśmy w stanie na przykład zmniejszyć straty w rolnictwie spowodowane suszami. Szacuje się, że ponad 6,5 miliarda złotych rocznie my, jako Polki i Polacy, tracimy z powodu suszy związanej z niższymi plonami w rolnictwie. Mówię my jako Polacy, bo nie tylko rolnicy, ale też my płacimy, jeżeli są niższe zbiory, no to też my płacimy więcej pieniędzy za to, tak? Więc i rolnicy, i konsumenci. Wszyscy na tym tracimy. Inaczej biorąc, to prawo jest takim właśnie buforem, to jest dobre słowo, przed takimi niekorzystnymi zmianami. Pamiętajmy, że klimat nam się zmienia. To, że są susze co roku, to jeszcze 20 lat temu nie było oczywiste. To jest związane z zmianą klimatu, z różnym rozkładem opadów, z różnymi warunkami opadowymi. Teraz często mamy nawalne deszcze, które powodują powodzie. Szczególnie dotkliwe w miastach. Więc ta przyroda nas chroni. Okej, bo mówimy cały czas o człowieku, zaczęliśmy od rolników, w ogóle szerzej o społeczeństwie, o tych korzyściach, o tych stratach, ale to może teraz skupmy się na przyrodzie. W jaki sposób, przepraszam, w jaki sposób te nowe przepisy mogłyby się przyczynić do powrotu czy zwiększenia bioróżnorodności? I może też byłoby super, jakbyś podał jakieś przykłady, bo to chyba najłatwiej na przykładach omawiać. Mówiliśmy o torfowiskach. Jeżeli je nawodnimy, to na tych torfowiskach będą mogły powrócić rośliny i zwierzęta związane z torfowiskami, czyli z takimi obszarami, gdzie jest dużo wody, one są nawodnione i te rośliny i zwierzęta tej wody potrzebują. Bardzo fajne przykłady można podawać na ptakach, ptaki siewkowe, w tym na przykład czajki, czy rycyki, czy kuliki. One na pewno by skorzystały na tym, że myśmy te obszary nawodnili. Mówiliśmy o zapylaczach. Zapylacze potrzebują miejsca, gdzie mogą żyć. Często to są na przykład drzewa, one są w korze drzew, w pniach drzew. Tam mają też miejsca, gdzie mogą złożyć jaja. Jeżeli byśmy nasadzili wzdłuż na przykład dróg wiejskich, tak żeby oczywiście rolnikom to nie szkodziło, bo pamiętajmy, że też maszyny rolnicze są drogie, więc w takich miejscach, żeby swobodnie mogli rolnicy przyjeżdżać, ale jakbyśmy nasadzili je, to raz, że rolnicy by mieli zapylacze, które by mogły im zapylać zbiory, ale też byśmy po prostu mieli więcej owadów zapylających. To są pszczoły, osy, inne gatunki. Jeśli mówimy na przykład o lasach, no to w lasach, jeżeli... Co możemy zrobić w lasach, żeby ochronić różnorodność biologiczną, czy zwiększyć różnorodność biologiczną? Szacuje się, że połowa różnorodności biologicznej w takich lasach naturalnych jak Puszcza Białowieska związana jest z martwym drewnem. Jeżeli zostawimy fragmenty lasu, w których nic nie będziemy robili, to na tym martwym drewnie, które prędzej czy później się pojawi, będą się pojawiały różne organizmy, szczególnie jakieś chrząszcze saproksyliczne, czyli związane z tym drewnem. Ale również na tym martwym drewnie będą żyły owady, które są dla nas o tyle korzystne, że są antagonistami, czyli żerują na tych owadach, które są niekorzystne dla gospodarki leśnej. Na przykład może to być kornik drukarz czy kornik ostrozębny. W przypadku rzek mamy rzeki, które są wyprostowane, które bardzo szybko odprowadzają wodę do Bałtyku. Z tej wody nie korzystamy. Jeżeli je odtworzymy, czyli przywrócimy stary bieg rzek, to w tych miejscach będą mogły się odtwarzać siedliska dla ryb, dla różnych bezkręgowców, które są związane z rzekami, szczególnie z tymi miejscami blisko dna. Więc to będzie korzystne dla wody, dla ludzi, którzy wędkują, a może i też dla gospodarki rybackiej. Inaczej biorąc, takich sposobów odbudowy jest sporo, w zależności od ekosystemu mogą być takie lub inne. W Morzu Bałtyckim można zrobić strefę, gdzie się po prostu nie łowi i wiemy, że w Hiszpanii taka strefa około 100 hektarowa
po 5 latach dawała to, że w tych 100 hektarach namnażały się ryby, miały spokój i były takim miejscem, z którego te ryby się po prostu rozprzestrzeniały do innych obszarów. Czyli to powinna być taka szeroko zakrojona renaturyzacja, tak? Jakby oddanie przyrodzie tego, co jej, i rezygnacja z tych rozwiązań, które nam wydawały się przez wiele lat bardziej ekonomicznie uzasadnione, czy bardziej efektywne, jak wspominane choćby te monokultury, czy mówiłeś o rzekach, że też rzeki miały prostowane swoje biegi, były sztucznie ustalane brzegi. To wszystko powinniśmy odwrócić. To nie będzie, bo ja też zawsze się zastanawiam w takich sytuacjach, czy my trochę nieraz nie rezygnujemy ze zdobyczy jakby naszej, jeśli nie wiem, naukowo-technicznej, może powiem tak szumnie, czy trochę nie cofamy rozwoju, który przyniósł nam jakieś korzyści? To zależy, o czym mówimy, dlatego że oczywiście technologizacja w rolnictwie jest istotna i super, że się dzieje, za to też pamiętajmy o tym, że nowoczesność nie znaczy to, że wszystko będzie super techniczne. Nowoczesność też polega na tym, że my wykorzystujemy metody, które już są znane od jakiegoś czasu. Kiedyś była taka metoda, żeby poznać, jaka jest żyzność gleby, że się wbijało kołek i patrzyło, ile się tych drżownic pojawi. Im więcej drżownic, tym bardziej żyzna gleba. Teraz możemy to samo zrobić. Wiemy że też, że tym drżownicom, czy w ogóle całej różnorodności biologicznej, czyli tym organizmom żywym w glebie, szkodzą nawozy sztuczne. Więc to, co możemy zrobić, to sprawdzić tak naprawdę, ile tych nawozów sztucznych jest nam potrzebne w glebie i nawet tyle jest potrzebne. Wtedy oszczędzamy i koszt nawozów sztucznych, i koszt nawożenia. A po drugie mamy więcej tych organizmów, które są dla nas bardzo pożyteczne, dlatego że one tworzą próchnicę. A kwestia nawozów, dopytam jeszcze o to, no bo to też jest ważny temat. Czy to też może być, to mówiąc kolokwialnie, podciągnięte pod te przepisy o odbudowie zasobów? O nawozach tutaj nie ma takich kwestii jak nawozy, za to mówię o kwestiach, które są związane z nowoczesnością, więc nowoczesność też polega na tym, żeby wykorzystywać takie metody, które są związane z przyrodą, czyli na przykład nature-based solution, są takie metody, czyli rozwiązania oparte na przyrodzie i o tych rozwiązaniach chociaż mówiłem przy okazji miast, drzewa, ale też te rozwiązania w krajobrazie rolnym, czyli dawanie przestrzeni tym owadom zapylającym, czyli na przykład nasadzenia wzdłuż dróg drzew, które po prostu są i korzystne z punktu widzenia wodnego i z punktu widzenia miejsc, gdzie żyją zapylacze i z punktu widzenia też erozji, dlatego że pamiętajmy, że jeżeli mamy suszę i gleba jest odkryta, to bardzo łatwo wiatr może wywiać tą glebę. Czyli na rzecz biorąc, takie proste rozwiązanie jak nasadzenie drzew może nam od razu załatwić kilka spraw. Kwestia wody, kwestia zapylania. I nowoczesność to nie chodzi o to, żeby po prostu patrzeć, gdzie jest technika, tylko zastanawiać się, co jest najlepszą metodą na gospodarowanie. I jeśli chodzi o rolnictwo, to niektórzy rolnicy mówią, że najbardziej nowoczesnym rolnictwem jest rolnictwo ekologiczne, dlatego że rolnik ekologiczny, nie mogąc korzystać z nawozów i pestycydów, musi tak bardzo dobrze znać swoją glebę, że musi dokładnie wiedzieć, co i kiedy robić. Dokładnie. I dla mnie to jest nowoczesne, czyli nowoczesność oparta na wiedzy, na przykład rolnika. To bardzo ciekawy przykład. To jeszcze na koniec takie właściwie podsumowanie, może możliwość, masz teraz taką możliwość, żeby przekonać tych nieprzekonanych, jeszcze raz powiedzieć, albo tych, którzy nie mają wystarczającej wiedzy w takiej syntezie, czym są to przepisy i dlaczego one są istotne, dlaczego powinny zostać wprowadzone. Prawo odbudowy zasobów przyrodniczych to jest tak naprawdę odpowiedź na potrzeby chwili, na potrzeby zmiany klimatu, na potrzeby utraty bioróżnorodności, co odbija się bardzo mocno na naszej gospodarce, jak i na naszym zdrowiu i na rozwoju społecznym. To są przepisy, które nie obligują właścicieli gruntów, w tym na przykład rolników, do czegokolwiek. To są przepisy, które dają ramy na zmianę, a ta zmiana może się opierać o zachęty. Zachęty właśnie chociażby dla tych osób, które gospodarują
rolniczo. Te przepisy są o tyle istotne, że potrzebujemy rozwoju i one się wpisują w ten rozwój, ale też są o tyle istotne, że one dają taką ramę, w której możemy się poruszać idąc do przodu i tak naprawdę neutralizując te wszelakie ryzyka związane z różnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak chociażby susze, powodzie, huragany. Prawo odbudowy zasobów przyrodniczych to tak naprawdę jest jedna z najlepszych inwestycji przynoszących zwrot około 10-krotnie wyższy niż koszt. No to myślę, że teraz to już nic dodać, nic ująć. I o tym wszystkim Dariusz Gatkowski z Fundacji WWF Polska. Pięknie Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Ja też Państwu dziękuję, zapraszam i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków Wideokastu Zielonej Interii. Przemysław Białkowski. Do widzenia, do zobaczenia.